Milena Rostkowska-Galant, witam Państwa serdecznie. Już za chwilę nasza długoterminowa prognoza pogody, przy której zwykle mówimy o falach upałów. Jak długo te fale będą trwały? I czy rzeczywiście to będzie jedna potężna fala? Czy jakiś przedział czasowy z oddechem od upałów? Za chwilę sprawdzimy. Najpierw to, co dzieje się nad Europą. A wyż, który dziś poprawiał nam pogodę na północy, powolutku wędruje na północny wschód. I jeszcze jutro będzie zapewniał nam ładną pogodę na północy kraju, ale na południu już chmury, opady deszczu oraz burze, czyli bardzo podobnie do tego, co dziś dzieje się w pogodzie. Sprawdźmy szczegóły. Nadchodząca noc na północnym wschodzie, na północy z rozpogodzeniami, poza tym chmury i to deszczowe chmury, a w Warszawie, w Łodzi oraz w rejonie Rzeszowa mogą pojawić się także burze. Temperatura od 12 stopni w rejonie Zakopanego do 17 w Kołobrzegu i w Lublinie. Mimo wszystko dość ciepła noc. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz powieje nieco mocniej. Nocą trudne warunki do podróżowania ze względu na deszcz i burze. Tylko na północnym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej nie powinno padać. Sprawdzamy, co jutro. Pomorze, Kujawy, Wielkopolska. Tutaj muszę przyznać, bardzo ładna, słoneczna pogoda i to przez cały dzień. Temperatura do 32-33 stopni. Wiatr umiarkowany. Na wybrzeżu miejscami do 5 stopni w skali Beauforta. Na północnym wschodzie od rana piękna pogoda, ale w ciągu dnia chmur przybędzie. A na Suwalszczyźnie pojawią się opady deszczu oraz burze, ale to dopiero po południu. Temperatura do 31 stopni. Wiatr w czasie burz powieje mocniej. A na południowym wschodzie od rana chmury, deszcz, lokalne burze także, ale jest szansa na nieśmiałe przejaśnienia. Temperatura do 29 stopni. Wiatr w czasie burz może być silny i porywisty. Na Dolnym i Górnym Śląsku oraz na ziemi lubuskiej niemal identyczna sytuacja. Tu także w ciągu dnia będą pojawiać się deszczowo-burzowe chmury. Tak naprawdę od rana będzie ich sporo. Wiatr wschodni umiarkowany, ale w czasie burz powieje mocniej. Ciśnienie stopniowo się obniża. Warunki na drogach. Jutro na północnym wschodzie dopiero po południu kierowcom przeszkadzać będą burze, ale w południowej części kraju od rana chmury, deszcz, a w ciągu dnia pojawią się również burze. Za to w centrum i na północnym zachodzie bardzo dobre warunki do podróżowania. Jak pogoda będzie wpływała na nasze samopoczucie? No tam, gdzie chmury, deszcz i burze, źle. Ale na północy nie będzie miała znaczącego wpływu na to, jak będziemy się czuć. Już teraz sprawdzamy długoterminową prognozę pogody. Ewidentnie widać tutaj falę upałów, która będzie z nami do 19. Potem ochłodzenie do 26-28 stopni, ależ niespodzianka, po raz kolejny na weekend, a potem znów zrobi się cieplej. Teraz to wszystko. Do zobaczenia.